Cześć, witajcie na kanale Dom Prawie Myślący. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o początkach automatyzacji. Co zrobić z naszym oświetleniem? Pomyślimy troszeczkę, w jaki sposób je zmodyfikować, tak, aby nasz dom był jak najbardziej smart. <grym> Może powiem, dlaczego w ogóle wzięliśmy się za automatyzację naszego domu i o co w tym wszystkim chodzi. Przede wszystkim chcemy się pozbyć wszystkich włączników świata. Tak wiem, nie uda nam się pozbyć wszystkich. Ale znakomitą większość wyeliminujemy. Postaramy się wyeliminować wszystkie włączniki z Łazienek oraz korytarzy. Dlaczego? Ponieważ są one zazwyczaj brudne. To znaczy ściana dookoła jest bardzo brudna, bo ludzie klikają, mają brudne ręce. Nikt nie chce tego później malować. Nie widzimy w tym absolutnie żadnego sensu. Także bez zbędnego przedłużania zapraszam Was do obejrzenia naszego projektu. Częściowo, ponieważ będę wycinał małe fragmenty z naszego domu, żeby łatwiej było omówić poszczególne pokoje i pomieszczenia. Ok, więc dzisiaj zaczniemy od salonu. Yy, jesteśmy na parterze. Mamy dom dwupiętrowy, ogólnie jakby dwupoziomowy, tak? to znaczy parter i pierwsza, pierwsze piętro. Do tego dojdzie tam nieużytkowe poddasze, ale wszystko po kolei. Zacznijmy od takiej największej strefy dziennej, tak to nazwijmy, to znaczy salonu, jadalni i kuchni. Może zacznijmy od salonu, tak? to jest tutaj ta strefa w okolicach. Lampy oznaczonej literą D. Będzie tu umieszczony czujnik lumenów gdzieś na tym obszarze, ponieważ musimy kontrolować to, co, to, co chcemy tak naprawdę oświetlać. Jeśli będzie za dużo światła, no nie chcemy włączać oświetlenia i, i jeśli będzie go za mało, to chcemy też je włączać. Dodatkowo te przyciski na pewno muszą wylecieć, zastąpimy je panelem dotykowym. Panel dotykowy będzie znajdował się na tej ścianie, w tym miejscu będzie służył do zarządzania ogólnie całą tą strefą I, i jeszcze dworem, ponieważ gdzieś tutaj z tej strony od okien na pewno będą jakieś lampy na dworze, więc z nimi też będziemy chcieli zarządzać no i dodatkowo rolety, tak? Oczywiście bo będziemy mieć rolety nie w celach antywłamaniowych, ale w takich celach żeby móc lepiej zarządzać światłem a właściwie ograniczać to światło jeśli będzie go za dużo. Na ten moment nie planujemy żadnego Zarządzania tutaj automatycznego w salonie, ponieważ nie wiemy, jakie będą nasze nawyki, więc nie, nie możemy nic, nic, nic tutaj określić. Przejdźmy sobie do kuchni, ponieważ podobnie sytuacja jak z salonem wygląda z jadalnią, jest tutaj tylko raptem jedna lampa, która będzie też gdzieś tam sterowana z tego panelu, tutaj na samym początku. Więc przechodzimy sobie do kuchni. W kuchni będziemy mieć również czujnik lumenów panel dotykowy tutaj w tym punkcie F, ponieważ nie chcemy takiego osobnego zarządzania światłem, a panel dotykowy, który również będzie mógł zarządzać całym tym pomieszczeniem, wydaje się sensownym rozwiązaniem. Czujnik ruchu umieścimy o tutaj w rogu, ponieważ jest to koniec kuchni i wydaje nam się, a przede wszystkim mi, ponieważ ja się będę zajmował automatyzacją w naszym domu, że przyszłościowo ma to sens. Będziemy wykrywać ruch potencjalnie żeby może jakieś nocne światła włączać. No i tutaj będziemy kombinować z tym algorytmem nocnej obecności, tak? Ponieważ tutaj tak jak częściowo widać korytarz, mamy tutaj zaplanowany jakiś czujnik ruchu. Już wcześniej o nim troszeczkę pomyślałem i stąd też takie miejsce, w którym jest umieszczone, ponieważ będziemy mogli sobie wykryć, czy idziemy do kuchni i ewentualnie wtedy zapalać światła. Na tym rysunku mamy też spiżarnię, to takie, takie nasze pomieszczenie, można powiedzieć, troszeczkę gospodarcze blisko domu. Będzie tutaj centralny czujnik ruchu umieszczony i kontakt tron w drzwiach, ponieważ w ten sposób będziemy mogli zastosować prosty algorytm obecności. To znaczy, jeśli drzwi się otwierają, czujnik ruchu wykrywa ruch w środku, światło jest zablokowane dopóki znowu nie otworzymy drzwi. Aby wyjść na zewnątrz, kolejne pomieszczenie to przedsionek. W przedsionku nie planujemy jakoś bardzo dużo rzeczy. Będą kontakt trony w każdych drzwiach, to znaczy tutaj, tutaj w drzwiach wyjściowych i tutaj w drzwiach garażowych. I dodatkowo umieścimy czujnik ruchu. Albo będzie on tutaj skierowany na jedną stronę, ewentualnie jakiś centralny, który będzie ogarniał nam wszystko. To wyjdzie w praniu troszeczkę, bo na ten moment nie mamy pojęcia, jak tym zarządzać, ale wiemy jedno, że nie chcemy tych włączników tutaj mieć. Kolejne pomieszczenie to pokój gościnny, slash gabinet, taki multipurpose room. Standardowo w drzwiach będziemy mieć kontakt trony, w tym miejscu na dole, gdzie widzimy drzwi. Do tego dojdzie jakiś czujnik lumenów, ponieważ ja automatyzację w tym pokoju widzę następująco. Po otworzeniu drzwi. Światła się zapalają, jeśli czujnik lumenów wykrywa, że jest odpowiednio ciemno. Pozostają zapalone. Jeśli robi się jaśniej, to te światła gasną. Pomieszczenie dalej to jest to łazienka. W łazience chcemy zrobić troszeczkę inaczej niż w każdym domu, bym powiedział, ponieważ u nas w domu nie chcemy mieć włącznika, żadnego światła. I w tym wypadku tutaj zarządzanie będzie się odbywało poprzez kontakt tron w drzwiach. Kontakt tron to taka mała płytka. Która się styka jedna z drugą, dzięki temu wiemy, że drzwi są zamknięte lub otwarte. I po otworzeniu tych drzwi będziemy mieć również czujnik ruchu w tym miejscu skierowany na umywalkę. Dzięki temu wykryjemy, że no ktoś w tym pomieszczeniu jest i światło ma zostać zapalone standardowo w domach jeszcze gdzieś tam jest jakieś oświetlenie nocne wokół luster, więc u nas też takie będzie i zrobimy to na takiej zasadzie, że to oświetlenie będzie się po prostu uruchamiało tylko w nocy, także godzinowo gdzieś tam to będziemy wykrywać. No i przechodzimy do korytarza. No korytarz to troszeczkę jest taka grubsza rzecz, ponieważ jeśli chcemy uniknąć tutaj jakichkolwiek przycisków na korytarzu, już mogę w dużym skrócie opowiedzieć, co zostało wyeliminowane, czyli wyeliminowaliśmy te przyciski tutaj z tej strony, ponieważ zastąpiliśmy je Jednym panelem dotykowym, który jest dla całego salonu. Ten przycisk B oraz 5 również jest wyeliminowany, ponieważ są to przyciski, które były przeznaczone do łazienki, więc już wiemy, że również ich nie będzie. No i zostaje nam korytarz stricte, stricte korytarz. No i jak widzicie, te czerwone strzałki tutaj oznaczają, że są to jakieś czujniki ruchu. Będą to takie czujniki ruchu przy ziemi tam na wysokości 35, H35 będą miały, powyżej podłogi. Mam już pomysł, żeby tutaj w tym miejscu ten pierwszy był podwójnym czujnikiem, ponieważ dzięki podwójnemu czujnikowi możemy stwierdzić, w którą stronę ktoś się porusza. Tak? Mamy przecięcie najpierw jednej linii, później drugiej linii i dzięki temu algorytmicznie możemy stwierdzić, OK, ktoś idzie w stronę salonu, OK, ktoś idzie w stronę łazienki. I wiemy, co zapalać, tak? Także spodziewam się, że tutaj znajdzie się podwójny czujnik ruchu, ten prawdopodobnie zostanie wyeliminowany. Być może tutaj również będzie podwójny czujnik ruchu. Ewentualnie dodamy jeszcze coś na suficie. No i przechodzimy do takiego pomieszczenia dużego, to znaczy to jest taka strefa troszeczkę męska, bym powiedział. Garaż, kotłownia i takie pomieszczenie gospodarcze, w którym nie wiem, wszystko będzie i nic jednocześnie. Także w garażu za dużo automatyzacji tutaj nie widzę, ponieważ będziemy mieć oświetlenie każdego miejsca garażowego i tutaj docelowo jeszcze taki jeden pasek. Na takim, nie wiem, można powiedzieć, warsztat, bo tutaj planowaliśmy takie szafeczki warsztatowe zrobić, gdybym kiedyś chciał majsterkować. Gdzieś tutaj w tej okolicy będzie panel dotykowy, ewentualnie przycisk taki samopowracający, że jak klikniemy, to on sam sobie powraca na, do pozycji zero. Takim przyciskiem możemy bardzo wiele rzeczy zaprogramować, to znaczy na jeden klik coś konkretnego, na dwa kliki inna rzecz, dłuższe przytrzymanie to jeszcze inna czynność. Jest tutaj dużo możliwości i Ogranicza nas tylko własna wyobraźnia. Jeśli chodzi o garaż, to będzie wykrywanie samochodu i wtedy te paski konkretne będą się podświetlać. To albo będzie zrobione za pomocą kamery, która będzie na zewnątrz i będzie wy wykrywało to po rejestracji, lub klasycznie za pomocą pilocika, kto otworzy swoim pilotem, ten no, po prostu będzie miał podświetlone swoje miejsce, żeby się nie zgubił i nie zajął tego drugiego miejsca. Czujnik ruchu będzie tutaj standardowo gdzieś pewnie w rogu. Kontaktrony w drzwiach y, tutaj do wejścia do domu. Tutaj w drzwiach garażowych, żeby mieć pewność, że brama jest zamknięta, no i pewnie tutaj do kotłowni również. Algorytm obecności, już gdzieś tam, powolutku, myślałem o nim, jak stwierdzić, że ktoś jest w garażu lub z niego wjeżdża, ale żona mi bardzo szybko wyrwała te argumenty z ręki, mówiąc, że a co jeśli dziecko wyjdzie lub wejdzie, no i my tam zostaniemy w środku, światło zgaśnie. Nie wiem, na ten moment nie mam na to odpowiedzi, będę myślał. Na pewno dowiecie się tego w kolejnych odcinkach, jak to przemyślałem i jak to zrobimy. Na ten moment myślałem o takim prostym algorytmie. Ok, jeśli wychodzę z domu, czyli kontraktron yy, wykrył, że drzwi są otwarte, to zapal światło i to światło pozostaje zapalone aż do momentu gdy drzwi garażowe zostaną zamknięte, tak? to znaczy otworzą się i później się zamkną. Wtedy to światło dopiero będzie gasło. Tu mamy teraz kotłownię. W kotłowni nie planujemy żadnej automatyzacji, będą dwa pewnie punkty oświetleniowe przycisk samopowracający tutaj gdzieś za drzwiami, pomieszczenie na zewnątrz, klasyczny czujnik ruchu, tutaj planujemy, bez smart, zwykła czasówka, dwie lampy, żeby było jasno, bo nie lubię takich pomieszczeń, wiecie, że się wchodzi gdzieś i jest bardzo, bardzo ciemno, ciężko coś znaleźć, tutaj będzie taka gratownia, może jakaś kosiarka będzie leżeć, może jakieś rzeczy tam tarasowe, więc fajnie by było, żeby jak już tam potrzebuje się dostać i jest ciemno, to niech będzie jasno. No i przechodzimy do takiej perełki, wracając jeszcze do domu, są to schody, na schodach troszeczkę się dzieje, ponieważ również, jak poprzednio, nie chcieliśmy robić żadnego włącznika, żeby no, uniknąć po prostu tych zabrudzeń na ścianie, bo bardzo często widzimy u znajomych, że te włączniki są takie czarne dookoła. Nie podoba nam się to, raczej ludzie o to nie dbają, nikt nie chce robić takiego odmalowywania. Co, co pół roku, może co rok, także nie ma to absolutnie sensu. Także co będziemy mieć na schodach? Na schodach będzie czujnik lumenów zamieszczony gdzieś na półpiętrze, ponieważ jest tu okno, to będziemy mieli taką fajną informację, czy jest odpowiednio jasno, czy nie, czy zapalać światła, czy nie. Podwójny czujnik ruchu będzie się znajdował na pierwszym schodku na wysokości 35 cm, żeby się go nie dało przeskoczyć. I dzięki temu podwójnemu czujnikowi ruchu będziemy mogli wykryć, czy ktoś się porusza w górę, czy w dół. Taka sama sytuacja będzie na ostatnim schodku, na górze. Chodzimy sobie po schodach, czujnik wykrywa, że ok, ruszamy się w górę, ponieważ pierwszy czujnik był przecięty pierwszy, później drugi, więc widzimy, który kierunek ruchu. Zapala nam schody, zapala nam korytarz na górze, no i idziemy sobie, później wychodzimy ze schodów, czujnik znowu wykrył, że wyszliśmy ze schodów, schody są gaszone, korytarz dalej zostaje. Jeśli jesteśmy tutaj przy schodach, to mamy też tutaj taki zaplanowany, można powiedzieć, ogród w domu, takie miejsce pod schodami, nie wiedzieliśmy, co z nim zrobić. Nie chcieliśmy za bardzo tam umieszczać żadnego schowka, ponieważ no, nie podobają nam się takie rozwiązania. Więc postanowiliśmy trochę zmarnować naszej przestrzeni i w tym miejscu będziemy mieć ogród. No i tutaj z ogrodem wpadliśmy na taki pomysł, że po prostu on się będzie świecił cały czas na jakieś takie 10, może 5%. Oczywiście w zależności jak jasno będzie, no bo jeśli czujnik lumenów wykryje, że jest bardzo jasno, no to bez sensu cokolwiek zapalać. Ale jeśli będzie już odpowiednio ciemno, to ten, ten ogród będzie taki podświetlony delikatnie paskami LEDowymi gdzieś tam na samym dole taka otoczka będzie. No i jeśli będziemy chcieli coś tylko z tym robić, to raczej rozjaśnianie. To znaczy, że jeśli schody się zapalają, to on też delikatnie się rozjaśnia. Jeśli ktoś idzie po korytarzu, to też się delikatnie rozjaśnia, no i później wraca do tych ustalonych tam mikroprocentów. No i później przechodzimy sobie na piętro. Jesteśmy aktualnie w naszej sypialni. Będziemy mieli troszeczkę automatyzacji z tego względu, że chcemy kontrolować stąd nasz dom, kiedy pójdziemy spać lub będziemy się szykować do spania. Standardowo tutaj widać końcówkę drzwi. Troszeczkę źle uciąłem, ale to zaraz się wyjaśni na innym slajdzie. I tam w tych drzwiach będziemy mieć kontakt tron. Tutaj w tym miejscu, gdzie mamy włączniki światła, będzie jeden panel dotykowy, który będzie na który, dzięki któremu będziemy mogli sterować roletami oraz całym tym oświetleniem zarządzać, jak również temperaturą po prostu w pokoju. Dodatkowo przy łóżkach w tym miejscu będziemy mieć włączniki samopowracające i one będą zakodowane w ten sposób, żebyśmy mogli to światło sobie tam finalnie jakoś ustawić przed snem, ponieważ niektórzy czytają książkę, niektórzy oglądają telewizor, akurat w naszym przypadku nie oglądamy telewizji, nie będziemy mieć tutaj żadnego telewizora w sypialni, także nam to nie grozi, nie martwcie się chociaż może jakiś rzutnik w przyszłości zamontujemy nie mówię nie. no i tutaj z takich fajnych rzeczy to planujemy pod łóżkiem mieć ledy razem z czujnikiem ruchu który będzie tak Ogarniał cały pokój. Jest to w takim celu, że jeśli idziemy w nocy do łazienki, to chcemy, żeby tam na 1-2% te ledy się zapaliły, żeby po prostu widzieć tą ścieżkę. Ok, jesteśmy teraz w naszej pralni. Nasza pralnia to bardzo proste pomieszczenie, przewidujemy tutaj dużo automatyzacji. Będzie punkt środkowy, tutaj będzie czujnik ruchu i tak światło jakby pod nim czy tam nad nim, zależy jakie rozwiązanie wybierzemy. Tu przy oknie zamontujemy przycisk samopowracający, żeby móc kontrolować tą roletę i ewentualnie blokować światło, jeśli na dłużej zostaniemy w pralni na jakieś prasowanie na przykład. Pokój, pokój dziecięcy. Mamy dwa takie pokoje, także to jest jeden pokój, drugi to jest odbicie lustrzane, także już na tym pokoju omówię co i jak. W drzwiach będzie kontaktron. Tutaj w tym miejscu panel dotykowy, bo nie chcemy takiego zarządzania pojedynczego każdym światłem. Na panelu dotykowym możliwość zarządzania roletą, poszczególnymi światłami, jeśli znajdzie taka... Zajdzie taka potrzeba lub znajdzie kogoś taka ochota, nigdy nie wiadomo. No i dodatkowo temperatura, tak, ponieważ będzie na pewno tutaj jakaś klimatyzacja, no i ogrzewanie podłogowe zimą. Łazienka. No i w łazience troszeczkę się dzieje. Jak widzicie punktów oświetleniowych jest bardzo dużo. Tutaj w środku jest zaplanowanych kilka włączników. Ze wszystkich oczywiście rezygnujemy. <laughs> Nie potrzebujemy ich. Jedyny włącznik, który będzie się znajdował to będzie albo po tej stronie, albo po tej drugiej. Taki włącznik samopowracający, o którym już wspominałem kilka razy. Jest on stricte z tego względu, że mamy roletę. No i żeby zarządzać tą roletą będzie on tam potrzebny. Oczywiście zaprogramuje w nim możliwość blokowania światła, a także ustawienia ustawiania jakiegoś tam trybu kąpielowego, tak to nazwijmy, żeby troszeczkę przygasić światło, zrobić taki klimat, może włączyć muzyczkę, jeśli ktoś będzie chciał. Cała reszta będzie ograna kontaktronem w drzwiach oraz czujnikiem ruchu, który będzie Prawdopodobnie tutaj i będzie skierowany gdzieś w tą stronę, w stronę wanny. Ewentualnie zupełnie na dół, to znaczy od wanny będzie szedł w tą stronę. Jeśli chodzi o rozwiązanie nocne, to w nocy będziemy mieć światło takie obok sedesu i tutaj będziemy tylko je zapalać na parę procent. Jeden, może do pięciu procent. Jesteśmy na korytarzu, na górze. No i powiem szczerze, nie mam pojęcia co tutaj zrobić, ponieważ jest tu dużo świateł, jest tu dużo możliwości, jak ktoś będzie wychodził. Spokojów, nie wiem czy będzie szedł do łazienki, czy schodził na dół. Mam tutaj dużą zagwostkę, nie ukrywam, a wciąż chcielibyśmy uniknąć jakichkolwiek włączników na korytarzach. Także na ten moment korytarz jest zaplanowany następująco. Już sobie tutaj przejrzę swoje notatki, bo zapisane to wszystko. Będzie gdzieś czujnik lumenów po środku, e ewentualnie może dwa czujniki lumenów, wszystko zależy, jak tam zobaczymy, że się to wszystko rozkłada, jak już to piętro będzie wybudowane. No i tutaj zbudujemy algorytm wykrywania obecności na podstawie wszystkich kontaktronów w drzwiach, a także na podstawie tego czujnika ruchu, który będzie tutaj na schodach podwójny. No i potencjalnie zamontujemy jakiś czujnik ruchu tutaj, jeden na środku. Ok, wracamy do drugiej części sypialni. To znaczy łazienki i garderoby. Jak widzicie, to są te drzwi, o których tam wcześniej wspominałem. Tutaj będziemy mieć ten kontrakton. W drzwiach od łazienki, które będziemy mieć przesuwane, ponieważ tak chcieliśmy, nie podobał nam się tutaj konflikt drzwi, który powstał, a nie chcieliśmy za bardzo zmieniać niczego już w tym projekcie więcej. I stwierdziliśmy, że drzwi przesuwne wydają się takim bardzo fajnym rozwiązaniem, więc również w nich będzie jakiś kontaktron. No i czujnik ruchu tutaj w łazience. Pewnie skierowany tak, tak, żeby wykrywał nas dopiero kiedy wejdziemy do tej łazienki, tak? czyli kontakt, otwiera, jakby zapala światło na chwilę, zamykamy za sobą drzwi. Wykrywa nasz czujnik ruchu i on blokuje to światło na dłuższą chwilę, dopóki drzwi ponownie nie zostaną otwarte. Także łazienka, łazienka wydaje się dosyć prosta. No, oczywiście mamy jakieś tutaj na tej ścianie lustro w okolicach tego punktu E2 i to lustro po prostu będziemy zapalać tylko w nocy na kilka procent. Jeśli chodzi o garderobę, bo jest to tutaj garderoba, to rezygnujemy z tych włączników całkowicie. Pod spodem na wysokości H35 będą zamontowane czujniki ruchu dwa, laserowe, żeby móc wykryć, w którą stronę ktoś się porusza. No i te punkty D będą zapalane na raz w momencie, gdy wykryjemy, że ktoś tam wchodzi. A jeśli chodzi o punkt D2 i D3, toaletka jest to toaletka mojej żony i no, tutaj zostanie taki przycisk samopowracający. No tutaj różne są konfiguracje, więc ja nie wiem do końca, jak tym zarządzać. Zostawiam jej przycisk. Mam nadzieję, że będzie z tego zadowolona i będzie mi dawała jakiś feedback z czasem, co tam pozmieniać. Jak to inaczej zaprogramować? Tym sposobem omówiliśmy już wszystko, jeśli chodzi o wnętrze domu, ale pozostał nam jeszcze problem, a raczej wyzwanie związane z tym, co zrobić na zewnątrz budynku. Na zewnątrz budynku mamy kilka tarasów, a właściwie jest to taki jeden taras, taka długa otoczka dookoła domu ciągnąca się, i postanowiliśmy, że pod całą tą otoczką zamontujemy paski ledowe, które będą po prostu zarządzane przez jakiś czujnik lumenów. One będą się zapalać, później ściemniać. Będzie tam oczywiście również jakiś czujnik ruchu, który będzie te paski wybudzał, jeśli będą przychodzili do nas goście, proszeni lub nieproszeni, bo bywa z tym bardzo różnie. Jeśli chodzi o jakiś taki taras na górze, bo również taki jeden mamy od strony sypialni, można było się zorientować po tych wcześniejszych slajdach. Mogę pokazać o to, o to miejsce chodzi. To tam również planujemy taki pasek podświetleniowy dookoła takiego tarasu, tam będziemy mieć oczywiście jakąś barierkę i żeby ta barierka na samym dole była podświetlona. Mam nadzieję, że to rozwiązanie wystarczy, zobaczymy, potencjalnie tam dojdzie jakiś czujnik ruchu, żeby to się wszystko zapalało, wybudzało, również nie chcemy żadnych klikadeł bo no, po prostu nie jesteśmy dużymi fanami takich rzeczy. Także to wszystko w tym odcinku. Omówiliśmy tylko wstępnie, co będziemy robić. Już w następnym odcinku chciałbym wraz z wami lub sam, a później wam pokazać, jak to zrobiłem, zaprojektować to oświetlenie. To znaczy, jak widzieliście, u nas oświetlenie częściowo jest gotowe, jesteśmy z niego zadowoleni, już jest przemyślane i będziemy po prostu modyfikować niektóre rzeczy i dodawać jakieś nowe punkty, jeśli będzie trzeba, tak jak na przykład. W całym tym pomieszczeniu gospodarczym, garaż, kotłownia i to pomieszczenie zewnętrzne. Tam, tam nie ma nic i tam będzie trzeba przemyśleć to wszystko. Do usłyszenia następnym razem. Jeśli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę i zostawcie komentarz. Nie wiem, czy automatyzacja jest Waszym konikiem. Moim, jak słyszycie, jest. Także liczę, że będziecie nas w tym wspierać i również obserwować. No i nie zapomnijcie oczywiście o subie, żeby być na bieżąco. Na razie.